Tytuł wystawy, Malarz klęczał jak malował, nawiązuje do krytyki artysty, że bierze na warsztat wątki religijne i patriotyczne. Ale co było kpiną, stało się pochwałą w ujęciu kuratorów Piotra Bernatowicza oraz dyrektora Zachęty Janusza Janowskiego. Tytułowe klęczenie artysty jest aktem kontemplacji i szukania świętości. Czwartos znajduje ją w chrześcijaństwie, w tradycji sztuki i w polskiej historii. Jeden z lewicowych publicystów nazwał go Wilhelmem Sasnalem polskiej prawicy. Sam artysta dopowiada, że ulubieniec salonu, Sasnal, chce malować zjednoczoną Europę, a on Polskę. Czwartos sięga po trudne i budzące sprzeciw tematy najnowszej historii. Składa hołd żołnierzom wyklętym, czy jak woli, żołnierzom niezłomnym. Ci bohaterzy walki o niepodległość nie złożyli broni po wojnie, lecz podjęli walkę z okupantem sowieckim i komunistami. Ostatni, Józef Franczak, pseudonim Lalek, przetrwał z bronią w ręku do 1963 roku. Malarz poświęca mu monumentalne epitafium. Zaś prace na cześć żołnierzy niezłomnych zajmują jedną z trzech sal wystawy. Pokaz w Zachęcie, zdaniem lewicowych komentatorów, sławi faszyzm i nacjonalizm. Szerzy kult śmierci i straceńczej miłości ojczyzny. Jednak malarz widzi w żołnierzach wyklętych spadkobierców rycerzy Sarmackiej Rzeczpospolitej. Byli bohaterami, ludźmi wolnymi i dumnymi. Dziś do etosu Sarmatów częściowo nawiązują piłkarscy kibice, nazywani pogardliwie kibolami. Natomiast Ignacy Czwartos czuje się dobrze w ich otoczeniu na stadionie. Portretuje się w szaliku ulubionej drużyny Korona Kielce. Sugeruje ciągłość między szlacheckimi Sarmatami, żołnierzami wyklętymi i kibicami. Wszyscy oni należą do jednej tradycji, jednego polskiego mitu. Takie ujęcie wywołuje sprzeciw lewicy, ale malarz mówi, że lepiej mieć za idola rotmistrza Pileckiego niż Kubę Wojewódzkiego. Czwartosa oskarża się o antyniemiecką obsesję z powodu ukazywania zbrodniarzy nazistowskich. Jedna z prac jest reakcją na serial niemieckiej telewizji państwowej Nasze matki, nasi ojcowie. Obraz nosi tytuł pochodzący z opowiadania Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu. Artysta ubrał na swym płótnie dwóch twórców filmu w hitlerowskie mundury. To odpowiedź na fałsz filmu sugerującego, że młodzi Niemcy przypadkowo zaangażowali się w aparat terroru. Język prac Ignacego Czwartosa rozpościera się między sztuką abstrakcyjną a figuratywną. Za swoich mistrzów artysta uznaje twórców ze sprzecznych tradycji. Są to pionierzy sztuki abstrakcyjnej, ale także artyści średniowiecza i renesansu, malarze ikon i twórcy barokowych portretów trumiennych. Sarmacki barok ma szczególne miejsce w inspiracjach Czwartosa. Wiele jego obrazów to wariacje na temat portretu trumiennego. Inne przywołują motywy popularne w polskim baroku, tańca śmierci i marności wszystkich ziemskich spraw w obliczu końca. Obrazy nawiązują kompozycją do malarstwa ołtarzowego i dewocyjnego w starych polskich kościołach na prowincji. Sarmacki barok, przywołany przez artystę, to gest zakorzenienia. Jestem stąd, powiada Ignacy Czwartos. Powtarza, że jest polskim malarzem. Przywiązanie do sarmatyzmu, formacji oskarżanej o umysłowy zastój i prymitywizm, urasta do prowokacji. Arcypolska jest także paleta barw używanych przez Czwartosa. Kolory zgaszone i często spotykane w świecie rodzimej przyrody. Dominują beże, szarości, zielenie i brązy. Malarz chętnie przyznaje się do artystycznego długu zaciągniętego u wielkich polskich twórców, żyjących jak Jarosław Modzelewski, jak i innych, którzy już należą do kanonu sztuki, jak Andrzej Wróblewski i Jerzy Nowosielski. Czwartos przedstawia ich na swych płótnach. Wprowadza mistrzów malarstwa do swego artystycznego uniwersum, obok kibiców i żołnierzy wyklętych. Podejmuje z nimi twórczy dialog. Z Wróblewskim dialoguje przez motyw rozstrzelanej figury ludzkiej. Są to ofiary totalitarnej przemocy jako przedmiot sztuki. Natomiast z Nowosielskim prowadzi rozmowę poprzez igranie na pograniczu malarstwa ikonowego i abstrakcyjnego. Na obrazach Czwartosa znajdziemy wpływy Marka Rotko i Kazimierza Malewicza, gigantów abstrakcji w malarstwie. Motywy abstrakcyjne otaczają na obrazach ludzkie postaci. Bez nich nie sposób sobie wyobrazić prac artysty na wystawie w Zachęcie. Czy Czwartosowi udało się stworzyć syntezę abstrakcji i figuratywności?
tego, co polskie i tego, co światowe, awangardy i tradycji. A może za maską prowokacyjnego sarmaty kryje się wzorowy kosmopolak?